musisz wiedzieć, że przyszedłeś po co? Żeby zostać przygotowany, żeby zostać wyszkolony, żeby się nauczyć dyscypliny, żeby się nauczyć żyć w prawdzie. Bóg tak wspaniale przedstawił ten obraz, ten cel, do którego nas wzywa, jeśli chodzi o Kościół lokalny. Czyli czytając na wspak wolę Bożą, co będziemy mieli? Przyszedłeś tu nie żebyśmy się Tobą zachwycali, a już niedługo będziesz miał indywidualistyczne podejście do woli Bożej. To już jest. Banda z boków właśnie tak przedstawia swoje życie. Dlaczego szczera miłość? Co znaczy miłość nieszczera? Zbiera się, puchnie, ciśnienie narasta. No i gdzieś się coś przyciśnie albo odkorkuje. Ale jak się odetka, to co się dzieje? Wyleje żółć. Po to jest szczera miłość w biblijnym kościele. Wąską ścieżkę wybierz, idź pod prąd. Na szerokiej drodze bije czar ci sąd. Ze świetnymi pójdziesz, wpadniesz w dół. Często rozumiemy Bożą wolę jako coś takiego, co ma na nas tak spłynąć. Albo my ją mamy jakoś tak odkryć, wiecie, na zasadzie mistycznej. W rzeczywistości wola Boża została już objawiona. Raz na zawsze dla każdego chrześcijanina w Słowie Bożym. Jest to uniwersalna wola Boża. I ta uniwersalna wola Boża przejawia się, czy wyrażona jest, lecz woli Bożej, którą jest dla mnie, dla każdego z chrześcijan, tu nie ma wyjątku, jest znalezienie miejsca tu. To znalezienie miejsca można rzeczywiście wstawić te cechy różne indywidualne, swoje talenty, swoje doświadczenia, miejsce w kulturze, w jakiej się urodziło i tak dalej, i tak dalej. Tak, to jest zindywidualizowane, ale cel główny, wola Boża już raz została objawiona. Jest to czynienie uczniów, czyli znalezienie swojego miejsca w czynieniu uczniów. Ale tu też jest dużo różnych, że tak powiem, zakłamań i zaciemnień tego prostego biblijnego terminu. Jak patrzyliśmy w Dziejach Apostolskich, czynienie uczniów to jest ewangelizacja i zakładanie, czyli budowanie kościołów lokalnych. Nie ma innej biblijnej drogi czynienia uczniów. To wszystko to są jakieś wytwory ludzi, którzy myślą, że są mądrzejsi od Boga. Ale nie ma innej biblijnej drogi czynienia uczniów niż ewangelizacja i zakładanie z nich kościołów lokalnych. Czyli pozostały czas doczesnego życia chcę poświęcić nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej, którą jest znalezienie miejsca, znalezienie swojego miejsca w czynieniu uczniów, rozumianego jako, czyli w ewangelizacji i budowaniu kościołów lokalnych. Nie mówię nawet jednego kościoła lokalnego, bo naszym dalszym celem jest zakładanie kolejnych. Być może pośród nas już siedzą misjonarze. Na razie jest nas tak niewiele, że koncentrujemy się na budowaniu tego kościoła lokalnego. Ale w przyszłości konieczne jest normalne, jak widzieliśmy w Dziejach Apostolskich i jak wynika z wielkiego nakazu misyjnego, jest dotarcie do całego narodu, żeby w każdej wiosce. Grupa chrześcijan w Brazylii ma taki obecnie cel, kiedyś tam, wiecie, no tylko duże miasta, tam się dynamicznie rozwijało chrześcijaństwo i kościoły. Oni teraz sobie postawili taki cel, żeby w każdym miejscu, gdzie jest urząd pocztowy, czyli to jest pewne znamie skupisk cywilizacyjnych, żeby w każdym miejscu, gdzie jest urząd pocztowy, był ich kościół, przez nich założony. Taki mają cel, mają rozmach, nie? Także tego oczywiście nam życzę, ale na razie koncentrujemy się na budowie tego kościoła lokalnego. Wszystkie siły, wszystkie ręce chcemy widzieć na tym pokładzie, bo to jest początek. Jeśli nie zbudujemy jednego kościoła lokalnego, który będzie silny w Bogu, silny swoim rozmachem, silny wizją, no to jak założymy następne? Misjonarze, którzy widzimy w Dziejach Apostolskich, oni wychodzili z jakiegoś silnego kościoła i szli dalej i tak dalej, promieniowali. Pamiętacie kościół w Tesalonice, jak jest wychwalany, że dzięki waszemu świadectwu
i tam mamy cała Macedonia, cała Grecja i chyba tam jeszcze coś więcej. Słyszą o tym, jak wasz Kościół kocha Jezusa, jak oddziaływuje na swoje społeczeństwo, w którym się znajduje. I podziwiają to i chcą naśladować. To jest nasz cel. Poproszę tekst z listu do Efezjan. To jest chyba jeden z najbardziej takich obszernych tekstów mówiących technicznie o tym, jak ma funkcjonować Kościół. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Wzajemnie się zasilające, związane, spojone, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego członka. Zawsze, kiedy to czytam, no to, jak to się mówi, serce mi się raduje, nie? Że Bóg tak wspaniale przedstawił ten obraz, ten cel, do którego nas wzywa, jeśli chodzi o Kościół lokalny. Wiele razyśmy już nad tym tekstem się, że tak powiem, pochylali, dlatego żeby no, w jakiś dydaktyczny sposób odświeżyć nasze myślenie, spróbujemy go czytać na wspak. I zrobimy to za pomocą tabelki, którą już macie przygotowaną na swoich kartkach. Co to znaczy czytanie na wspak? Czyli jeśli Bóg chce tak, a ja powiem zaprzeczenie tego, to co to będzie? No już widzimy, no. Wola diabła, który zawsze sprzeciwia się wszelkiemu dobru, który zawsze sprzeciwia się wszelkiej prawdzie, który kłamcą jest ze swojej natury. Nie? Czyli czytając na wspak wolę Bożą, co będziemy mieli? No oczywiście, będziemy mieli wolę diabła. No jak widzicie zastosowanie, to jest, że niestety część z nas się tu odnajdzie. Taką mam nadzieję dydaktyczną. Nie ukrywam swojego celu. Po to służy chrześcijańskie nauczanie. Żeby wykrywać grzech, wykrywać błąd i prowadzić ludzi do zmiany. Także czytając na wspak, zobaczymy jasno wolę diabła dla Kościoła. W cudzysłowie dla Kościoła. Dla niszczenia Kościoła. No i każdy gdzieś tam coś zobaczy, mam nadzieję, i zastosowaniem będzie walka z tym, żeby realizować wolę Bożą. No to czytajmy na spak pierwsze dwa wersety. Tam mamy przedstawiony pewien porządek w Kościele, ustanowienia, że on ustanowił pewną hierarchię i sposób funkcjonowania Kościoła, nie? To już by można powiedzieć sobie, co będzie robił szatan. Będzie niszczył Boży porządek. Wróćmy do tabelki. Będzie niszczył Boży porządek. Bóg przygotował porządek w Kościele, aby przygotować, szatan najpierw zwróci się przeciwko temu porządkowi. Nie? Zwróci się przeciwko porządkowi w Kościele. I tu mógłbym, no tak, całą konferencję naukową byśmy mogli powołać, w jaki sposób szatan będzie niszczył porządek w Kościele. To zostawiam już wam. Każdy niech sam sobie na to pytanie odpowie. Na czym chciałem się bardziej skupić? To jest to. Na co to wskazuje? Jeśli Bóg dał taki cel, pierwszy tutaj przedstawiony cel Kościoła jest, aby przygotować, to co to mówi o tobie? Wprost, bez żadnych ogródek. Jest taka piękna piosenka żołnierska. Armia cię wychowa, armia ukształtuje, wyjdziesz na ludzi, zrobi z ciebie człowieka, chociaż byłeś, no i tu z bujem chyba, że po co przychodzisz do kościoła? Żeby się zabawić? Żeby się popisać? Żeby na kimś zrobić wrażenie? Żeby się pochwalić przed znajomymi?
No w Polsce to może jeszcze nie jest zbyt częste, ale trochę może już być, taki szpan. Nasz kościół uważa się za elitarny, no to, to bycie w naszym kościele może kogoś rajcować. O, że jestem w takim fajnym kościele. Mogą przyjść, żeby na jakieś fajnie było, korzyści jakieś odnieść, pomocy jakiejś szukają. Ale co jest celem prawdziwego ucznia Chrystusa, prawdziwego żołnierza Chrystusa, który idzie do kościoła? Co jest celem Bożym? Aby się przygotować, aby mnie wyszkolili, żebym z dziada, z ofermy duchowej lub z niemowlęcia, zależy w jakim wieku przyjmujemy. Bo przyjmujemy i parodniowe oseski rodzą się na nowo niekiedy w naszym kościele. To tu mówimy z niemowlęcia zrobić najpierw dziecko, potem starsze dziecko, potem nastolatka, potem młodego mężczyznę, o tu prawie cały rząd, nie? A potem dorosłego męża Bożego. I to samo powtórz z kobietą. Nie? Ale niekiedy, wiecie, ktoś gdzieś usłyszał Ewangelię, gdzieś był, zbitków różnych przyjmujemy i tak dalej. Czyli to będzie człowiek absolutnie niewyszkolony, niegotowy do walki. Jak to się nazywa? Maruder. No ale dobrze, że chce. No to też go bierzemy. Ale musisz wiedzieć, że przyszedłeś po co? Żeby zostać przygotowany. Żeby zostać wyszkolony. Żeby się nauczyć dyscypliny. Żeby się nauczyć żyć w prawdzie. Żeby się nauczyć żyć w posłuszeństwie. Inaczej tu nie przychodź. Inaczej realizuj sobie wolę diabła dalej. Aby przygotować, jestem doskonały. Jestem fajny. To ode mnie się mogą uczyć. Ja im pokażę. Ja im powiem, jak trzeba żyć i jak prowadzić kościół i tak dalej. Pomyliłeś adres. Tu przyjmujemy tych, którzy chcą się przygotować, a nie którzy uważają, że są doskonali. I niczego już mi więcej nie potrzeba. I są mądrzejsi niż my wszyscy tu razem. A niektórzy są nawet mądrzejsi niż Biblia. Werset 13. Osiągnięcie dojrzałości. Przychodzę do kościoła, to jest dalej w tym samym temacie. Czyli uznaję, że jestem niedojrzały, że jestem porąbany, inaczej mówiąc. Mam wełbie kiełbie, poprzewracane z wychowania, z domu, z kultury, z telewizji i fejsika, w których siedziałem całe tam, że tak powiem, już dzisiaj, do dzisiejszego pokolenia, już oni telewizji nie oglądają, nie? Już niby tacy konserwatyści. Telewizja już nie jest z tego. Ale siedzą w jeszcze większym chłamie. Jeszcze większe siano mają w głowie. Przyszedłeś tu nie żebyśmy się tobą zachwycali, ale żeby osiągnąć dojrzałość. Część chrześcijan nawraca się, jeśli byli źle prowadzeni, jeśli im się na początku tego nie powiedziało, o tym armia cię i tak dalej, nie? To oni szybko wbijają się w pychę i zaczynają myśleć o sobie, że oni są już ukończonymi projektami. Już im nic więcej nie trzeba. Że oni są już... No, kto ich tu będzie pouczał? Kto ich będzie dyscyplinował? Kto im będzie mówił, co mają robić? Przecież co? Przecież oni wiedzą lepiej. Boża wola to jest miejsce dla ludzi, którzy uznają, że mają bardzo daleko do Bożej doskonałości. A tu, w Bożej, w diabelskiej woli, jest przekonanie, jesteś doskonały. Jesteś fajny. Jeszcze za mało się tobą świat zachwyca. No masz jakieś... Kiedyś to się nazywało grzechy. A teraz co masz? Słabości. Teraz masz słabości. A już niedługo będziesz miał indywidualistyczne podejście do woli Bożej. To już jest. Banda z boków właśnie tak przedstawia swoje życie. A papież Franciszek i reszta oszustów mówią, ile to się możemy nauczyć od braci dewiantów,
że takie bogactwo wniosą do naszej wspólnoty. To już jest. Tylko to jest pod tym paragrafem. To jest tu, żeby nie mylić adresów. Proszę, ja szanuję, można. Tylko nie tu. Ale tu, ja nazwijcie się kościołem diabła i róbcie te wszystkie rzeczy. Ale jak ktoś mówi o Kościele Chrystusa, to chce dojść do upodobnienia się do Niego. Nic mniej nie jest naszym celem. 15 werset. Co będzie zaprzeczeniem szczerej miłości? No, najpierw kilka słów. Dlaczego ona jest potrzebna, czy konieczna w Kościele? Dlaczego szczera miłość? Co znaczy miłość nieszczera? Nieszczera to jest jaka? Udająca. No wpisz właściwe. Udawanie. Obłuda. Dlaczego to jest ważne? Wyobraźcie sobie rurę. To jest komunikacja, która łączy ludzi między sobą. Nie? I szczera miłość to znaczy przepływ swojego serca i myśli pomiędzy dwoma osobami. Niestety nie jesteśmy jeszcze w niebie, gdzie będziemy, że tak powiem, skanować swoje umysły w czasie zero, czyli będziemy wiedzieć wszystko, co we wszystkich i tak dalej, ponieważ będziemy jedno w Bogu. Dzisiaj mamy dość wąskie, bo język, ale nie tylko, mamy też pozasłowną komunikację, jest tym połączeniem naszych umysłów. I nieszczerość to jest zwężanie, o tu mam takie coraz węższe rurki, zwężanie tego kanału. Jeśli rzeczywiście jesteśmy braćmi, to między nami muszą być te połączenia. Jeśli przez grzech nieszczerości zamkniemy, przetniemy, zakleszczymy, zaklinujemy tę rurę, te kanały komunikacji, które są między nami, to co się wydarzy? Po pierwsze, nie ma już wspólnoty, od razu. Nie? To, o czym marzył Kłapołuch. O czym marzył Kłapołuch? Wymienić myśl z kimś. O, to by było. Za tym ludzie tęsknią. Czy pierwszy efekt, jeśli pójdziemy od szczerości do nieszczerości, do obłudy, do ukrywania swoich myśli, do ukrywania swoich ocen i tak dalej, to jest zablokowanie komunikacji. Tego jeszcze na chwilę nie widać, ale duchowo to już jest. Już my się z nimi nie dotykamy, umysłami, jak mówił Kłapołuch. A oni też czują, że my jesteśmy gdzieś obcy dla nich. Nie? Ale co się dzieje dalej? Niedawno przynajmniej część z was była młodzieńcami czy młodymi dziewczynkami. Niektórzy nawet jeszcze są. No i tam są takie, będziemy w anatomii, nie? Tekst Efezjan pozwala. Tam są kanały łojowe i potowe. Po czym poznać młodego człowieka? No, patrzymy na liczko, nie? I wiemy, że coś się dzieje. No co się tam stało z kanałem łojowym? Zatkało się. Ta rurka się wzięła i przytkała. No, pierwszy skutek, no nie ma połączenia ze światem zewnętrznym, nie? To mówiłem, przerwanie wspólnoty. Jesteśmy tu, w woli diabła. Ale co się dzieje dalej? Zbiera się. Puchnie! Ciśnienie narasta! No i gdzieś się coś przyciśnie albo odkorkuje, jak to nasz wieszcz mówi. Że każda rura musi się kiedyś odetkać, ale jak się odetka, to co się dzieje? Wyleje żółć! No, tutaj akurat co innego. Jeśli on gromadzi w sobie to, jeśli chowa te złe rzeczy w sobie, tę żółć, ropę, czy inne szambo, to nie wytrzyma kiedyś tego ciśnienia. I to się z niego wyleje. Ktoś naciśnie, albo on już nie będzie mógł żyć z tym ciśnieniem. I zaleje wielu dookoła. Biblia mówi, by się wielu nie pokalało tą żółcią, tym korzeniem zgorzknienia. Po to jest szczera miłość w biblijnym kościele. Żeby na bieżąco oczyszczać to. Nie tylko doświadczać tego cudownego stanu spotykania się umysłami, pełnej szczerości między sobą, że nic nie mam pomiędzy nami nie ma nic do ukrycia.
Ja nie mam nic przed wami do ukrycia i spodziewam się, że ty też nie masz nic przede mną do ukrycia. To jest piękne. Ale jeśli ten święty plan swoim grzechem zniweczymy, to najpierw siebie odcinamy od wspólnoty. My nie doświadczamy. Bracia nie mają korzyści, nie mają wsparcia duchowego od nas. Później nie będą mieli też wsparcia fizycznego. A gdzieś w końcu ta żółć przebije i rozleje w niewłaściwy sposób, tak jak Biblia mówi, że się pokala wielu przez tego pryszcza, któregośmy sami sobie wyhodowali. Bóg tego nie zamierzył. To On zamierzył. Całościowa zmiana. Przychodzą do nas ludzie, no bo na przykład ładnie śpiewamy. Od niedawna, nie? Tacy by mogli zacząć przychodzić. Aniu, zgodzisz się? Czy takie super piosenki mamy, no jedyne w Polsce, to niedługo zaczną normalnie, wiesz, tu prosić o te, no, recitale, żebyśmy jeździli po Polsce z takimi prawykonaniami. Zobaczymy. Czy to jest tu? Jeśli ty chcesz zdecydować, co Kościół chce w tobie zmienić i do czego cię przygotować, co poprawić, to idź tu. Tam sobie decyduj, o czym chcesz. Nikt nie będzie miał żadnych pretensji. Wszyscy się będą cieszyć. Bo i tak się nic w tobie nie zmieni. A tu przychodzisz po całościową zmianę. To jest ryzyko. Nie wiesz jeszcze, gdzie Bóg cię zmieni, jak tu przyjdziesz. I każdy z was, każdy z nas, bo ja się do tego też zaliczam, może to potwierdzić. Nie wiemy. Ale wiemy jedno, że to będą dobre zmiany, bo one są od Boga. I wiemy drugie o sobie. Tak, chcę tej zmiany, bo nic innego mnie nie interesuje. Po co mam żyć w tych oparach tego Pana starego? Ja chcę zmiany. Zmiany totalnej. Zmiany całościowej. Werset 16. Co tam widzimy w tym pięknym obrazie z życia stawów? Nie mówię o jeziorach, tylko o stawach kolanowych, tam biodrowych, łokciowych i różnych innych, nadgarstkowych, czy jak to się tam nazywa. Współzależność. To jest wola Boga. Nic nie mogę zrobić bez Boga, ale nic nie mogę bez was zrobić. To jest cecha kompanii braci. To jest cecha Bożego Kościoła. To jest cecha dojrzałych żołnierzy Chrystusa. Bez was nic nie mogę zrobić, bo Bóg zaplanował, żebyśmy działali zespołowo, żebyśmy działali w jednostce. I wtedy wystarczy 300. Jak wystarczyło Gedeonowi? Jak wystarczyło Leonidasowi? Wystarczy 300. Reszta niech idzie do domu. Kto się boi, kto się nie nadaje, niech idzie do domu i nie przeszkadza. Tu poszła zdyscyplinowana armia. To, co ja zrobię, wy zróbcie dokładnie w tym momencie, co i ja. Chociażby się wam to wydawało głupie, jak te dzbany, które kazał im wziąć. Ale bitwa została wygrana. Czy jak jestem ranny, to oni mnie wyciągną z bitwy. Jak ja nie daję rady, bo trzech na mnie leci, to oni ich zdejmą. A jak on nie będzie dawał rady, to ja mu pomogę. Ja zdejmę to, co on nie może dać rady. I tak dalej, i tak dalej. Wąską ścieżkę wybierz, idź pod prąd. Na szerokiej drodze bije czarci słon. Ze ślepymi pójdziesz, wpadniesz w dół.